Tylko na pudełku. Kulisy finansowe nowej edycji Tańca z Gwiazdami. Kropka podczas gorących przygotowań do 27 edycji Tańca z Gwiazdami w Polsacie. Telewizja przyciągnęła do programu znane osobowości gotowe na ekscytujące tańce na parkiecie. Kulisy finansowe tego spektaklu zostały ujawnione. A Pudelek uzyskał wyłączne informacje dotyczące wynagrodzeń uczestników. Kropka od objęcia funkcji dyrektora programowego przez Edwarda Miszczaka. Polsat przeszedł prawdziwą rewolucję. Tańca z gwiazdami również nie uniknął zmian. Za dwa miesiące widzowie zobaczą nową odsłonę programu. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że ikona programu Izabela Janachowska. Nie będzie prowadzić najnowszej edycji, a nowe jury z Iwoną Pawlowicz zaintrygowało fanów. Spekulacje nie obejmowały tylko jury i prowadzących, ale także gwiazd, które zaprezentują swoje taneczne umiejętności. Do tej pory wymieniano takie nazwiska jak Roxana Węgiel, Adam Kszczot, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Andrzej Sołtysik czy Filip Heiser. Osoba związana z produkcją ujawniła pudełkowi informacje na temat zarobków gwiazd biorących udział w wiosennej edycji. Kropka. Największe wynagrodzenia przypadły oczywiście najbardziej rozpoznawalnym nazwiskom tej edycji. Ma Fashion, czyli Julia Kuczyńska i utalentowany aktor Maciej musiał byli przedmiotem długotrwałych i trudnych negocjacji. Ostatecznie udało się wynegocjować stawki między 15 a 20 tysięcy złotych za odcinek. Ujawniła osoba związana z produkcją tańca z gwiazdami. Dagmara Kaźmierska, gwiazda programu Królowe Życia. Również znalazła się wysoko w rankingu stawek. Sukces programu Dagmara Szuka Męża dla Super Superpolsatu przyczynił się do ostrej negocjacji stawki, wynoszącej 10 tysięcy zł za odcinek. Reszta uczestników, choć zadowolona z obecności w programie, musi zadowolić się niższymi wynagrodzeniami. Udział w tańcu to inwestycja w przyszłość dla wielu z nich, ponieważ program to ogromna promocja ich osobistych marek. Niektórzy liczą na dłuższą współpracę z Polsatem lub nowe oferty wynikające z nowo zdobytej popularności, co skłoniło ich do akceptacji niższych stawek w obliczu szansy na rozwój kariery.